No nie, nie, nie. Więcej rzeczy nie wiem niż wiem. Tak. I na przykład nie wiem, czy tutaj, wiesz, nie będzie nam szumiało, bo ten wiatr. No i właśnie. No tak, po drugie podejście do nagrywania dzisiaj. Przenieśliśmy się na balkon. Próbujemy jakiś nastrój wytworzyć. I rozmawialiśmy o... To był, jak to nazwać tego Grzegorza? To był nauczyciel, czy korepetytor, trener? No bo chcę, wiesz, wiem, że ty nie musisz się odzywać. Ja to po prostu taki monolog, ty tylko kiwaj głową. Chciałem powiedzieć, że no wiesz, w jaki sposób ważny był dla ciebie ten Grzegorz Szczabiński i podejrzewam, że z jakimś sentymentem i przyjemnością go wspominasz. I ta atmosfera, którą on tam tworzył w tym studio, wyzwalała, była dla ciebie. I powiedziałeś, że to, co on robił, było dla ciebie w jakiś sposób inspirujące. I ja mój umysł zupełnie inaczej funkcjonuje. Rozumiem to, że ty potrzebujesz wielki format, czy tam jakiś większy format, mówisz, powiedziałaś, a co najmniej A3, tak? Czy... Nie wiem, czy ci pomóc, czy... Bo to nieważne, wiesz, jaki ja format potrzebuję. Wracając do Grzegorza Szczabińskiego, chcieliśmy po prostu wspomnieć o świetnym profesorze i artyście, który zmarł niedawno. Zmarł, zdaje się, 20 grudnia. Nie, listopadzie. W listopadzie, tak. No, w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. I zresztą ty zauważyłeś, znalazłeś, że pamiętając, że pracowałam... W Wikipedii. Wspominałaś o nim nie raz. No tyle razy, ile chciałeś to słyszeć. Nie, często wracałaś do tych swoich rysunków, które chciałaby się, wiesz, odzyskać, bo mówiłaś, że to był... No to wiesz, to są przerwy dziesięcioletnie pomiędzy którymi. To no nie jest takie istotne. Jest dla mnie, to jest prywatna jakaś rzecz, ale wspominałam, nie, w pewnym momencie może często, bo to było bardziej wczesna jakaś taka świadomość tej pracy i współpracy. On po prostu pomagał ci przygotować się na egzamin, na studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, tak, w Łodzi. No. Tak. I on już on był profesorem wtedy tej był, uczelni. Wtedy był... Już był profesorem tej profesor, uczelni. To znaczy wykładowcą, czy... Wykładowcą był na tej uczelni. On kończył tą uczelnię zresztą. I już był wykładowcą na tej uczelni. Jednocześnie był twórcą, artystą, malarzem i pracował, robił wystawy wtedy i miał właśnie swoją pracownię w Łodzi, którą no, w jakimś tam okresie przygotowawczym na te studia udostępnił mi, to, czy mogłam korzystać z tego jego studia, z tej pracowni i jednocześnie no, fantastyczne jakieś korekty, którą... Ale bardziej pamiętasz to, co on mówił, czy atmosferę samą studia? To było, no tak, wiesz, na pewno to, co mówił, bo mówił niewiele i wiesz, uważnie słuchałam, wybierałam to, co mówił, ale prowadził mnie w jakiś taki ciekawy sposób, bo potrafił niewiele mówiąc, potrafił takie wskazówki dawać, zauważał to, co robię dobrze i po prostu starwał mnie w tym kierunku. I to było bardzo, bardzo ciekawe, bo to jak podświadomie się czuję, co jest dobre, ale tak się no, w pewnym w tym okresie takim, no, zupełnie takiej świeżości artystycznej idzie się i się nie zauważa
tego tak wyraźnie. On pracował nad swoimi tam rzeczami, rysował i co jakiś czas odwiedzał, sprawdzał, jak mi idzie, i właśnie zauważał to, co mnie się gdzieś tam pod świadomości wydawało mi się, że idę w tym kierunku. I to potwierdzenie, zauważenie, zauważał to, co było dobre i delikatnie mówił, co jest dobre i jak to rozwinąć. I to wystarczyły te wskazówki, bo się... A w jaki sposób to było inne od tego, co w liceum ci nauczyciele mówili? Sobie wiesz, też podobno, bo ja miałam akurat bardzo fajnych wykładowców, którzy też starali się znaleźć to, co jest ciekawe i pomagali kontynuować w tym kierunku, żeby rozwijać się. Był jakiś wspólny temat, każdy miał swój styl, każdy inaczej to widział. Podobny styl, ale taki, wiesz, jak się robi, wszystkie tematy się są zajęcia, jest... Liceum, które kończyłam, pierdało wszystkie tematy, to znaczy polski, matematyka, biologia, geografia, historia i zajęcia praktyczne, i zajęcia artystyczne. W każdym razie wtedy wszystko robisz, prawda? I przygotowujesz się ogólnie, masz ogólnokształcące przedmioty artystyczne, a się przygotowujesz do egzaminów, masz. Ale interesuje mnie, w jaki sposób, wiesz, on u ciebie wyciągnął to, dlatego ci mówię, jak co się jest ma dobre. Wszystkie przeglądy, to się nie widzi za bardzo, robi się, żeby to zaliczyć, następna rzecz i robi się i czuje się Aha, oczywiście, jest po bardzo prostu ogólnie, ten czujesz. przedmiot nie był wydzielony odpowiednio. Był wydzielony, bo to było liceum sztuk plastycznych, to nie były zajęcia rysunku, tylko że były inne przedmioty, które były tak samo ważne i ta uwaga się po prostu dzieliła i nie odbiera się tego tak dokładnie, jak masz temat, przedmiot i na przykład chcesz w tym kierunku iść, interesuje cię i jest po prostu szeroki kanał, idziesz jednym tym kanałem, te rzeczy inne się pozdawało, czy są dla ciebie, są jakoś, wiesz, nie, są istotne, ale akurat tutaj były zajęcia z rysunku i z malarstwa i ta informacja wtedy dochodzi po prostu w 100%. Wiesz, czego chcesz i dostajesz taki, wiesz, klep, wiesz, w ramię, że ale to fajnie ci idzie w tym kierunku, nie? I czujesz się i to jakby było inaczej, to powiedziałbym na przykład może więcej, wiesz, cienia w tym miejscu, może trochę rozjaśni, może wymasz, może ten. Jeżeli przychodzi i mówi, dobrze, zobacz, jak tam się światło fajnie, ciekawie układa, widzisz? I ty widzisz to. Chociaż nie widziałeś tego, nagle wiesz, widzisz, że to, co ktoś widzi, bo to być może podświadomie wiedział. Także niewiele było słów, była po prostu bardzo delikatna, to mądra, ja, mądra rada. Powiedz mi, czy ja to dobrze widzę. Jest jakaś mansarda, czy tam duży strych, czy na poddaszu. On ma tam poustawiane swoje sztalugi, swoje rzeczy robi. To nie jest, jest... tak, to było bardzo nowoczesne studio. Wiesz, super, tam na jakieś 15 piętrze to było. No, super nowoczesne studio, wiesz, fantastycznym widokiem na całe, wiesz, na Łódź i okolice. Aha. Także... Czyli jasne, duże okna, jak to wygląda? Tak, tak. Panoramiczne, duże okna, bardzo ciężkie, takie, wiesz, żelazne, czarne drzwi, które, wiesz, się otwierają i widzisz zupełnie nowoczesną, wiesz, pracownię, wiesz, stół jego kreślarski, wiesz, na jakieś tam 3 metry. Pan profesor Szczabiński ma apaszkę pod brodą. Tak, tak. I wiesz, bardzo taki I ciekawy. Beret? Nie, bereczkę nie miał. Takie ciemne, czarne włosy. Bardzo ładny kącik kawowy, skórzany, okulary. Czarny, ten skórzany kącik, wiesz, czerwony dywan. Ciekawie to tam było. Bardzo, bardzo, bardzo twórczo, wiesz, urządzone. Tak zresztą jak myślę, że każdy dobry artysta urządziłby swoje studio. I dużo przestrzeni, dużo powietrza, dużo światła, dużo miejsca. Potrafiłabyś odtworzyć wnętrze tego studia z pamięci? No pewnie. To nie był jeden występ, to było też. No to... Przez parę tygodni, sam miesięcy nawet. Aha, i to jak często tam przychodziłaś? O, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. I on ciebie jakoś ukierunkowywał i potem w nie, dom, ja, tam... Tak, wiesz, ja wiedziałam, co chcę zrobić i potrzebowałam mieć jakiś taki, wiesz, mocny, doświadczony głos, że idę w dobrym kierunku,
taką, wiesz, taką rozmowę, która potwierdziłaby mój rozwój, załóżmy, twórczy. I no, akurat on był idealnym profesorem, jak się okazuje, zresztą przeskakując następne 30 lat, kiedy zmarł, właśnie studenci wspominają go, że no, niezapomniany człowiek, niezapomniany wykładowca będzie na pewno Pomimo tego, że wspominany. niewiele mówił. Nie, on mówił dużo, tylko wiesz, on nie chciał mnie zapeszać prawdopodobnie, nie chciał definitywnie narzucać, nie chciał niczego zmieniać, to co robiłam. Chciał mi dać kierunek, potwierdzić, że idę w dobrym kierunku. Chyba dobrze robiłam, bo nie było, wiesz, nauki, nie było. No poza tym 5 lat w liceum chyba też mnie czegoś nauczyło, także nie byłam, wiesz, zielona, ale chciałam widzieć że tak powiem, tajniki tego widzenia twórczego, artystycznego i definitywnie on pozwolił mi zobaczyć i praktycznie zastosować to widzenie, które na pewno, gdyby, wiesz, chciał mi powiedzieć, jak on to widzi i kazałby mi od nowa jakieś rzeczy robić, to by zupełnie zmieniło mój tok myślenia i prawdopodobnie skutek byłby odwrotny. Ja jestem bardzo zadowolona z tego okresu, dał mi sporo pewności, bo jestem krytyczna w stosunku do swoich własnych prac, często mi się nie podobają, chciałabym często je od razu zmienić, przerobić, nie patrzeć na nie. Przyznam, że ten okres był bardzo twórczy, bardzo taki ciekawy dla mnie. A potrafiłabyś portret jego z pamięci zrobić? No, w pewnym sensie tak, w pewnym sensie W tamtym czasie, z tamtego okresu. tak, w pewnym sensie tak, tak. To mogłoby być ciekawe, nie? Masz tak, że chciałabyś coś takiego zrobić? Nie w tej chwili. Jest to przyjemne wspomnienie, bo posunęło mnie wiesz, bardzo szybko do przodu, w bardzo krótkim czasie i jestem wdzięczna za to umożliwienie tego spotkania. A mojej rodzinie, która akurat miała Z nim kontakt nim jakiś. kontakt, tak rodzina, i uznali, że zameblowałam im też tam, wiesz, drzwi wejściowe i uznali, że potrzebuję i że robię w tym kierunku bardzo dużo. Opracowałam mniej więcej od godziny 9 rano do 3, 4, praktycznie bez przerwy, napinając arkusze A2 pineskami do drzwi, które tam tuszowałam dyskretnie, ale to był taki pracowity okres i jakoś naturalnie chcieli, ok, następny etap to chcesz pod okiem znanego artysty już. No jasne, że chcę. Prawie, że udzieli mi się jego wiedza, spojrzenie. I to jest prawda, jak się pracuje z ludźmi twórczymi, no, miał fantastyczne, jeszcze raz mówię, podejście, bo nie krytykował, widział i rozwijał to, co jest cenne. Ja nie pamiętam słów, ale pamiętam bardzo ciekawą atmosferę, kiedy wiedziałam, co zrobić za chwilę, wiedziałam, jak położyć sporowęglem, pracowałam wtedy, jak zrobić ołówkiem, jak zrobić następne pociągnięcie, żeby uzyskać tą głębię, żeby to wyglądało tak, żeby mi się podobało. To jest naprawdę niełatwe. Podejrzewam, że każdy artysta jest dość krytyczny i chciałby zobaczyć no, coś fajnego. Wydaje mi się, że sporo rzeczy ciekawych zrobiłam. I to wyglądało tak, że przychodziłaś tam do niego, dzień dobry panie profesorze, tutaj on ci ustawiał jakieś rzeczy na krzesełku i... Nie, herbatkę mieliśmy najpierw. Rozmawialiśmy w krótkim czasie o różnych rzeczach, ale głównie o, wiesz, o twórczych, co on tam, wiesz, robi i co ja bym chciała. Jak. Bardzo fajne, takie właśnie króciutkie wprowadzenie, które rozluźniało i tak. Miał tam parę drobnych rzeczy, sztalugę, ja miałam sztalugę. To się tam coś, wiesz. Pamiętasz jakieś te przedmioty z martwych natur, które tam ci ustawiał? Co na przykład? Buty. Tkaniny. Tkaniny, nie, buty nie. Buty to ja sobie ustawiłam sama. To z kolei moja kuzynka, która też jest, jak wiesz, Alicja jest sama artystką. Ona mówiła, maluj trampki, rysuj trampki, cegły, rysuj takie wywalone języki, wiesz, tekst, żeby było, wiesz, poobracaj tym. Także trampek nie robiliśmy ani cegieł, ale tkaniny.
jakieś tam stawiał swoje geometryczne figury, które otaczał właśnie tymi tkaninami. Czasami to były kolorowe, czasami były w dwóch kolorach. Pamiętam takie ścierki, taką kuchenne, biało-czerwone i jakieś takie swoje kule kształtne, albo takie dokładne, albo kwadraty, takie dość geometryczne obiekty w połączeniu z tkaniną, z takim jakimś załamaniem właśnie kątów cieni. Czy to było bardzo, bardzo różne od tego, co później miałaś tutaj na studiach? Nie, nie. Wiesz, to jest nieskończona ilość pomysłów, co można rysować. Miałam, jak wiesz, pamiętasz, miałam bardzo fajnego wykładowcę Wona się nazywał. Bardzo ciekawie potrafią wytwarzać atmosferę. Z tym, że to było takie mi trochę znajome, już nie było to takie nowe, ale nadal ciekawe, potrafią na przykład wytworzyć atmosferę, zasłaniając kompletnie okna w pracowni i zapalając świeczki. Tworzyły się niesamowite światłocienie, które rzucały taki bardzo wątły blask na podium, gdzie była martwa natura. Także też bardzo ciekawe przygotowania były dla nas. Tak to nie były tak różne dla mnie, były inne. Dość twórczy ludzie. Miałam okazję pracować, spotkać ciekawych wykładowców na kofie. Mhm. A Stabiński ustawiał jakieś kwiaty, zwierzęta, ryby? Nie, nie. Tylko geometryczne? Geometryczne i płynne takie, płynne w tym sensie, wiesz, światłocienia, które się układały, draperie. A on tą filozofię drzewa robił, to wydaje się oczywiste, że powinien jakiegoś tam wstawić. No tak, ale to taka, wiesz, filozofia była, nie było to, malujemy listki i kwiatuszki. To była korona drzewa, która rosła. Aha, taki coś w rodzaju fraktalnego. Tak. I to było tak wymierzone bardzo precyzyjnie. Nieduże to było. Te jego rysunki nie były większe jak A4. Niektóre trochę większe. Niesamowicie pracowite. Tak jakby była rosnąca, załóżmy, gałąź rodzinna, czy tamtego, wiesz, tego drzewa. On to jakoś perspektywicznie w czasie widział i rozciągał, że tak powiem, w czasie. Jakby, wiesz, to drzewo rosło na tym jego, na powierzchni. I kolor u niego był ważny, czy bardziej, bardziej struktura, faktura? Bardziej przedstawienie realistyczne, ale takie mikroskopijne praktycznie tych listków, bo tych listków było dziesiątki. One tworzyły takie ugrupowania, zgromadzenia tych liści. Właściwie praktycznie były dwa kolory. Były, wiesz, ciekawy był brąz i ciekawa była zieleń, która była taka tonalna, ale co uderzające było, była prostota i bardzo duża drobiazgowość. Mikroskopijne niektóre były listeczki, które odbierało się wrażenie, że one rosną na tym arkuszu. Razem przyszłam, było ich więcej. I jaką techniką to było robione? Piórko i farbka, chyba akwarelka. Albo może też twarcze tam talensy, czy a nie, to nie była akryl, to była... No to szkoda, że odszedł pan profesor właśnie. Grzegorz Stabiński. Nie myślałam, że się kiedyś spotkam, ale jakoś takie mam, rzeczywiście jest mi przykro, że nie mogłam się z nim pożegnać, jakoś podziękować mu za ten okres, w którym pozwolił mi popracować w jego pracowni. Byłoby miło, ale myślę, że tak bywa. Ale wspomnienie zostało bardzo, bardzo miłe. Widzę, że i ty go polubiłeś w pewien sposób. No tak, bo... Lubię artystów i artystki niektóre.
Jakoś, no, zbliżyłaś mi go. Chyba zasługuję na to. No. To co, skończymy dzisiejszy ten wspomnienie o Grzegorzu Stawińskim No, chyba i tak. pomyślimy nad innymi tematami. Próbuję. No to na razie, cześć. Cześć.